Hej, cześć, witam w specjalnym odcinku. Zanim zacznę grać pełną wersję FIFA, to pomyślałem, że nagram sobie już gotowym składem z Serie A z drużyny tygodnia, pierwszej drużyny tygodnia. Zobaczymy, czy Serie A podoła takiemu Kevinowi De Bruynowi, albo Edinsonowi Cavaniemu, albo Mauro Icardiemu. Zobaczymy, czy oni będą na tyle twardzi, żeby sobie po prostu poradzić. Na razie to jest tak ledwie. Gramy na poziomie zawodowym. Zawodowiec, chciałem powiedzieć. O, Sanchez, jeb. Muriel i Biabiany, jeb. Kurde, co Cavani mnie przepchnął? To są jakieś cyrki? A w sumie ona tam chyba z 30 albo 40 obrony. To możliwe, że może mnie przepchnąć. To może być bardzo wyrównany mecz. Jeżeli to znowu się skończy remisem, zawsze możemy zrobić jeszcze inną próbę. No proszę, zobaczymy. Zobaczymy, czy tutaj nas powstrzymają. Dobra, Balde, Diao. Jest, Balde prześcignął. Pięknie. Rzut rożny? Tak jest, rzut rożny. I szybko tutaj, Jorginho. Serio nie wpadło to jeszcze. Muriel. No dobra, na razie sytuację zrobił jakie zrobił. No ale nie zaskoczył, mówię. O, ma 4 gwiazdki sztuczek. I spudłował nie wiem kto. Jorginho. On no, ma 64 strzału, więc. No nie wiem czemu on próbował z daleka, jak on wiedział, że no, nie trafi. Dobra, Muriel. No, nieudana próba przepchnięcia. Ale próbował. Ważne, że próbował. Chciało mu się. No miał parę sytuacji, no które oczywiście się nie udały. Oby się to nie zemściło tylko. Obronę powinien mieć w miarę jeszcze dobrą. Bo jest tak, Hysaj, Raul Albiol, Murillo i na lewej Armero. O, dobra obrona, mówiłem już o tym. Cavani celnie, ale niestety. Ja mam bardzo taką defensywno-ofensywną drużynę. Strasznie defensywną, chciałem powiedzieć. Bo jest dużo obrony i szybki atak. No i bramkarz z najlepszą, chyba najlepszym refleksem. Weź go tam przepchnij. Kurde. Szlak. Dobrze. Kondogbia. Dla nich piłka, kurde. Ciężko to będzie ich wygryźć. Mogą też 1-0 strzelić. O, dobrze, Sanchez i Balde Diao. Jedziesz. To Muriel, nie musiałeś podawać, naprawdę. Teraz będzie ciężko, ja wam mówię. Jeżeli już odpaliłem taki skład, 189 oceny, to od razu mówię, że będzie jeszcze ciężej niż z tym poprzednim. Dobra, Cavani przepchnięty. Jorginho jest bawiany. Kurde. Kolejny rzut rożny. Dobra, Jorginho. Tak. Nic to chyba nie dało zupełnie. Jeszcze tam jak dobiegnie Chadli i dobiegł. I też mam Chadliego. Zawsze mogę go wpuścić. Zobaczymy, który Chadli będzie lepszy. Dobra. Do Perina. I Perin to wybija. No, to nic nie dało, bo piłka wróciła do nich. Oni mogą tutaj nam wpakować. Jeżeli się nie będziemy odpowiednio bronić. No to był Mauro Icardi. Karin, weź to wybijaj. O, Babiany, Babiany!
No, on tam biegł, kurde, ale co on zrobił, to ja naprawdę nie wiem. Dobra, tu wyrzut. Jorginho. Bal de Diao. I mało to dało. Chociaż oni się tu już pogubili. Mam zabójczą ofensywę. Skoro to jest zarazem ile? 186. No ponad 200 tempa. O, Balde Diao też. A łatwo przepychani są. Ten minus niestety. Armero. Jorginho. Balde Diao znowu. Muriel jakoś nie może tych piłek dobrze przechwycić. A to nie wiem co to było. No i dla nich piłka. Murielowi się teraz udało, ale bezskutecznie. No, nasza piłka przynajmniej. Dobra, Muriela trzeba wychwycić. Muriel. Muriel, Muriel, Muriel. O, strzelił! Co za kozak! Ale kozacko, muszę przyznać, z takiego kąta to się nie spodziewałem, że on strzeli. Muszę nim częściej próbować w takim razie. Skoro on takie cuda odwali. Patrzcie, Luis Muriel, prawie jak Luis Suarez, jeszcze się od bramkarza odbił. No, z kąta niemożliwego, ale strzelił. To fajnie, 1-0. Bardzo fajnie. Mnie to cieszy przynajmniej. Powinien być pewny, że pokonam tą drużynę tygodnia. Muszę się czuć pewnie, skoro mam taki skład za około 10 tysięcy. Nie chcę dokładnie liczyć ile. O, teraz powinien zrobić takie zagrożenie. A mnie powinno być karnego? Jak mnie przepchnęli, to tak zabrzmiało, jakby faktycznie. Sędzia nie odgwizdał, ale karny i tak powinien być. No i dobra. Kończy się to 1-0. Aczkolwiek powinno być więcej niż 1-0 przy takim składzie. No i teraz pomyślmy, co by tu zrobić. No, całej ofensywy nie ściągnę, bo nie ma jak. No nie spowolnię tej ofensywy, bo szkoda. Tu wszyscy dopiero co odpoczywają. No więc jedyne zostaje, co no to grać w tym składzie. Nic nie zmieniać. Wszystko będzie po prostu w normie. O, dobra, Biabiany, Biabiany, zasuwaj. Czemu ty nie zasuwasz to? O tak, dokładnie. Kurde, Muriel! A się wkurzył, nie? Widzieliście jego reakcję. Tak piłka się od niego odbiła, że jeszcze trafiła do bramkarza, zamiast od razu wsiadło bramki. No nie wiedzieć czemu. A Cavani źle przyjął piłkę. Kontynuujemy spotkanie. Do Sancheza. Nie wiem co ja zrobiłem. Ja w ogóle zapomniałem, że nie jestem na tej połowie. Odwaliło mi. No bo kurde. Dzwoni do mnie kurier, poczta. No i tak mi przeszkodził. A tu już się fajny meczek odbywał. Już miałem chyba atakować bodajże. O, tu bym powiedział faul na czerwoną kartkę Nkulu. Nie, to jest tylko żółta. Zawsze mówię na czerwoną kartkę. Ale patrzcie, jak on mnie tutaj złapał, no. To było sam na sam. Prawie że. O, i wywalił się. A nie, rzut było. A mogę chociaż odklikać na lewą gałkę. Chyba znaczy, że nie. Czekajcie, teraz muszę zaznaczyć cel. Wykonaj rzut. Jorginho. No jest, coś ty zrobił.
No i teraz co? Ofensywa głęboka, tak? Bo też Cavani nie umie tego dobrze zrobić. A jeśli już chce, to mu nie wychodzi. O! Muriel. Te podania to są jakieś kurde cienkie. O, dobrze. Balde diao. Podanie Sanchez. Jezu, jaka to jest tragedia. Nie wiem, czy ja dokonałem dobrych zakupów. Ja kupiłem Sancheza za 650 końców. Aha. I się skończyło to remisem. Kto to szczelił tym razem? Chcę wiedzieć. I znowu Icardi. Kurde, już drugi raz Icardi. Teraz trzeba będzie jakoś znowu wrócę do zrównoważonego, do Babianego. I on tu musi teraz coś wyczarować, bo on jest najszybszy w drużynie. Najszybszy. Nie wyczarował, ale muszę teraz na nim polegać. Też dokonał zmiany, no właśnie. Teraz zbił jakiś Makhara, katastro. No ale to jest niedobrze, jak mi tu kurde wyrównują w takim momencie. I znowu i ten raz Cavani. Teraz trzeba uważać na Cavaniego. On umie marnować setki. Po prostu on umie. Dobra, Diabiany. Dobrze, zasuwaj, zasuwaj. Ale go wyprzedził. Co to było? Nie, serio. Aha. Strzelaj. Kto to strzelił? Sanchez. 50 coś strzałów i on to strzelił. Ja nie mogę. Koleś jednak jest taki dobry, ukryty zabójca. Nie wiem jak on się nazywa, ale się dowiemy, bo nie sprawdzałem jego danych, ale on to strzelił. Kto by pomyślał? Kurde. Kto by pomyślał, że on to strzeli? Filipe Luis go nie umiał przepchnąć. No bo to się dziwić, on ma 70 coś obrony. Prawie miał 80. To mu się możecie dziwić. Kto to strzelił? Carlos Sanchez. I proszę bardzo. Młody talent. Bo wygląda na młodego przynajmniej. Tak mi się wydaje. Jest 2-1. Teraz chcę wybronić ten wynik, albo go powiększyć przynajmniej. A ja już na niego chciałem narzekać. A tu proszę bardzo, defensywny pomocnik strzela nam gola prawie spoza szesnastki. Jest Gites. Już dałem zrównoważony, żeby trochę się zmotywowali bardziej. I Keita Balde. Jest, jedziemy. Strzelaj! Aaaa! Muriel! I zaczyna się zabawa i Serie A robi w dupę w tej drużynie tygodnia. Proszę bardzo, jaki błąd bramkarza Donnarumy. A Muriel po prostu wykańcza. I dobranoc! Proszę bardzo, no Muriel w końcu się wstrzelił. Pierwszy mecz, pierwsza brameczka od razu. Może będzie dublecik. No i Serie A się odpala w ten sposób. Najlepiej grać właśnie na zrównoważonym. Na początku na defensywnym, a potem na zrównoważonym. Wtedy możemy być pewni, że ten skład jeszcze narobi szumu. No ale teraz. No serio, żeby stąd nie trafić. I Icardi stary. Ja ci współczuję już. Żeś ty nie trafił. O, Milik zszedł. Tu do Biabianego, dziękuję. A może Sanchez, druga brameczka? O kurde. Jaka petara. Na 50 coś strzałów i taka petara?
O, 15 minut gry mi zostało. Powiadomili mnie, no to muszę tutaj uważać. Jabiany. Co tu się dzieje? Armero. Kurde, jakie tu zamieszania się dzieją. Widzieliście? Dobra, teraz kto? Tu do bramkarza od razu. Nie dać się botom strzelić. To jest najważniejsze. Muriel już tu padnięty, no bo on ma mało tej fizyczności jednak. Ale jak już chce biec, ma tempo, naprawdę ma. Właśnie o tempo mi tu przede wszystkim chodzi. Dobra. Oho, oni tu jeszcze będą chcieli tutaj gola kontaktowego strzelić. Mało brakowało. Icardi. Dobra karta. Umie strzelać. Ma te petary. Ma tylko dwie gwiazdki sztuczek, z tego co wiem, o ile nie trzy. No i koniec. No i taki wynik mnie satysfakcjonuje z taką drużyną tygodnia. Idź tu Perin, dobrze. Wyrzuć tą piłkę. A ma dalekie wyrzuty, to muszę przyznać. To szkoda, że te podanie nie trafiło do Babianego bezpośrednio. To jest Edinson Cavani. A jeśli nam teraz strzelą nawet, to co z tego? Bo i tak już wygrać nie mogą, nie mają prawa. Jabiany zas... I koniec meczu! Koniec meczu. Pozytywnie 3 do 1. Mnie się podoba zawodnik meczu Muriel. Dwie bramki strzelił? Jakim wałem? Asysta Kondogbia. Co? Jakim cudem... Oj, prawie 2000 końców. I to mi się podoba. No i dobra, to by było na tyle. Mnie się ten skład seria tutaj bardzo podoba. Wam powinien też się chyba podobać. Miał być inny z Milikiem, z El-Sharawim, ale no nie stać mnie było, więc wziąłem, trochę zmodyfikowałem. Miałem dwóch pomocników. Tutaj dziękuję Kubusowi za doradzenie Raula Albiola. I kogo jeszcze? I w sumie chyba tyle. Tak, i Jorginho, tak, bo Jorginho też było w jego planach składu. A Nabijaczowskiemu dziękuję za resztę rad, czyli za Murillo, Perina, Armero, za całą ofensywę, za Kondogbię, bo ja już sobie tak pomyślałem, a ja sobie wezmę Sancheza i Hysaja i wszystko jest gites i skład pierwsza klasa. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo!